save them one by one. You gotta put aside your own life. We're rainbows underneath the sun. We're in the shadows. You hang in the gallows, waiting till the time is right. Witam was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Marcelu. Zapraszam was na pierwszy w nowym roku materiał dotyczący Rainbow Six Siege. Dzisiaj zajmiemy się problemem Ash, problemem jej hitboxów, problemem tego operatora, który tak naprawdę istnieje od 2 lat. Od początku gry Ubisoft i my gracze mamy problem z Ashką. Dlaczego? Ano dlatego, że ten problem nie jest problemem zero-jedynkowym. Ten problem zawiera w sobie kilka elementów, które na siebie się nakładają i są połączone jak naczynia krwionośne. Dlatego to jest tak trudne do naprawy dla Ubisoftu. Dzisiaj pokażę wam, na czym w moim odczuciu te problemy polegają z Ashką. Obalimy sobie mit, że Ash nie ma hitboxów, bo tak się potocznie również mówi, że Ashka bez hitboxów, oraz wyjaśnimy sobie temat naprawy tego operatora i dlaczego Ubisoft nie potrafi sobie z tym poradzić, a może nie chce. Tak więc dzisiaj zapraszam was na materiał dotyczący Ashki i jej problemów. Tak więc zapraszam was już za chwilę. Na początku zajmiemy się operatorem i jej krótką charakterystyką, czyli Ashka, inaczej Eliza Cohen, miejsce urodzenia Jerozolima. Izraelskie służby specjalne, IDF na początku, obecnie w grze reprezentuje amerykańskie FBI. Prędkość 3, pancerz 1, broń główna do wyboru G36C lub R4C Remington. Dodatkowa broń to oczywiście 2 pistolety do wyboru, pistolet 5.7 USG i M45. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, to jest granat fleszowy lub ładunek wyważający. Jej główna specjalność to oczywiście dodatek do tego, czyli M120 Krem, tak zwany pocisk wyważający, który ma średnicę 20 mm. Takich pocisków ma 2 i mogą one zburzyć praktycznie każdy element, który nadaje się do niszczenia na mapie. Jest to postać bardzo mobilna, bardzo szybka, bardzo skuteczna i trudna do zabicia w rękach dobrego gracza. Ale od początku istnienia tej gry ma problem. Wszyscy mamy problem z Ashką, aż tak wspomniałem, potocznie nazywa się ją Ashka bez hitboxów. Ja pamiętam, że obserwując graczy rozgrywki na różnym poziomie, ten problem z Ashką występuje praktycznie wszędzie. Oczywiście można powiedzieć, że inni operatorzy również mają problem z hitboxami itp. itd., ale to wynika ogólnie z wadliwego systemu wykrywania obrażeń w tej grze, który tak naprawdę się po całości. W tej grze hitrek czy hitbox oraz kod sieciowy są naprawdę źle zbudowane, ale Ashka ze względu na to, jak ona wygląda i jakie ma elementy w sobie, jest problemem, który naprawdę jest bardzo, bardzo wyjątkowy. I tak naprawdę nie został on poprawiony do dnia dzisiejszego. Żeby zrozumieć ten problem, ja przedstawię wam 4 główne elementy, które ja sobie tutaj widzę, które są w tym momencie problemem Ashki. Te 4 elementy tworzą jeden duży problem i są ze sobą połączone jak naczynia krwionośne. Pierwszy element. Jest to spowodowane z wadliwymi regami, ponieważ jej postać jest jako profil i szkielet dość cienki. To jest postać operatora, która jest najbardziej slim fit w grze. Nie ma tak cienkiego, małego operatora w tej grze. Czyli automatycznie jej hitbox jest najmniejszy w grze. Najmniejszy z wszystkich operatorów. Dlatego bardzo ciężko jest ją tak naprawdę trafić. Musimy zrozumieć, że na przykład jako postać jej ramiona, same ramiona Ashki zajmują 40% postaci, jej górnej części ciała. Czyli pozornie strzały, które idą w klatkę piersiową, tak naprawdę mogą pójść w ramiona, co automatycznie zmniejsza liczbę obrażeń z 9 do 15 punktów zamiast 30-40 za wykrycie obrażeń w klatkę. I to jest ten problem
budowy postaci. Jest bardzo cienka, jest niezbalansowana pod względem budowy, bo 40% górnej części ciała zajmują ramiona. Więc tutaj jest ten pierwszy problem. Slim Fit oraz to, że jej hitbox jest bardzo, bardzo mały. Drugi element to jest jej prędkość, która jak gdyby wpływa na trudność, żeby ją zabić, bo bardzo szybko się przemieszcza na mapie. Ta prędkość jest 3. Dodając do tego jej Slim Fit postać, mamy naprawdę operatora, którego trudno zabić. Oczywiście da się ją zabić. Tutaj nikt tego nie neguje. Natomiast problem jest tym, że nie zawsze jest to uczciwie zrobione. Tak więc prędkość 3. Oczywiście mamy operatorów, którzy IQ, Hibana, to również mają prędkość 3, ale ich jest zdecydowanie łatwiej zabić, dlatego że są zbudowane inaczej. One są po prostu większe. To pole obrażeń, ten hitbox jest po prostu większy i łatwiej je tutaj po prostu zlikwidować. W przypadku Ash jest to element, który tutaj powoduje, że ciężko ją zabić. Czyli mamy wygląd, budowa szkieletu, prędkość, która powoduje, że bardzo szybko porusza się na mapie. Punkt trzeci. Jest to opóźnienie po stronie klienta, czyli po twojej stronie na serwerze. Widzisz ją w jednym miejscu, ale ona już jest w innym miejscu, bo jest bardzo, bardzo szybka. Opóźnienie, które ty otrzymujesz, wpływa na lokalizację pola trafienia poruszającego się celu. I wpływa również na czas potrzebny na zarejestrowanie ujęcia w polu trafienia. To jest bardzo tutaj ważne, aby to zrozumieć. IQ ma tą samą prędkość, ale umiera zdecydowanie szybciej niż Ash, dlatego że jest większa jako operator. Do tego opóźnienia jeszcze wrócę za chwilkę. Punkt czwarty to jest ping. Oczywiście, sprawa pingu w Rainbow Six Siege istnieje nadal i nadal jest nierozwiązana. Nie będę tutaj się wdrażał w temat, bo wiadomo, temat szeroki. Natomiast dodając ping, który im większy, tym lepiej się gra w tą grę, to w przypadku gracza, który gra Ashką i ma ping 120, 140, 200, ta Ashka naprawdę ma bardzo dużą przewagę ze względu na jej postać, ze względu na jej szybkość i ze względu na opóźnienie po stronie klienta. I to wszystko powoduje, plus ping, że jest czasami po prostu maszyną do zabijania, którą bardzo trudno zlikwidować. Jeżeli chodzi o obalenie mitu na temat braku hitboxów czy hitrake'ów. Oczywiście to jest takie potoczne stwierdzenie, że gramy Ashką bez hitboxów, ale ta Ashka ma te hitboxy, bo tutaj nie chodzi o to, że ich nie posiada. Jeżeli jest krew, to znaczy, że klient rozpoznał, że dostała obrażenia. Problem polega na tym, że jest zbyt szybka, o czym już mówiłem, lub następuje zbyt szybka utrata pakietów na serwerze. Jej hitbox lub jej całe ciało nie ładuje się również poprawnie lub nie jest właściwie zarejestrowane. A jedyną częścią, którą ty trafiasz i widzisz to, jest jej po prostu szkielet. Widzisz krew, trafiasz głowę, ale fizycznie na serwerze może być już ona całkowicie w innym miejscu. Dlatego nie następuje właściwe rejestrowanie obrażeń. I tak naprawdę Ashka ma hitboxy, tylko są one bardzo, bardzo małe, plus prędkość powoduje, że tak naprawdę ten problem w tym momencie istnieje i istniał będzie. Dlaczego go tak bardzo trudno rozwiązać przez twórców? Ten problem jest naprawdę trudny do rozwiązania. Ze względu na 4 elementy, które wam już tutaj powiedziałem, ale kluczowa sprawa. Ubisoftowi nie udało się zbudować bezwzględnego kodu netcode, który używałby kompensacji opóźnienia, aby ukryć to wizualnie. I powodowałby, że rejestracja będzie lepsza. Niestety nie. Nie ma kodu bezwzględnego, rejestracja jest gorsza na małym hitboxie. Tak w przypadku właśnie Ash, która ma najmniejszy hitbox w grze. Ten typ operatora, który został stworzony w takiej postaci, jaki teraz jest stworzony, jest po prostu nieodpowiedni dla tego gatunku kodu, który został użyty w tej grze. Teraz jest niestety za późno na to, żeby z tym problemem sobie poradzić, bo
Ubisoft musiałby zbudować kod sieciowy od nowa dla tej postaci. Musiałby albo zmienić wygląd postaci, jej szkielet, hitboxy itp. itd., albo dołożyć również do tego nowy kod. I ten problem tutaj zostaje maskowany przez to, że zostają wprowadzeni operatorzy w obronie, którzy mają zmniejszać szybkość wjeżdżania na site przez drużyny atakujące, w tym właśnie Aszkę. I tutaj powrócę do tego tematu, który kiedyś się pojawił, że Ubisoft ma taką taktykę, że znając problem operatorów z prędkością 3, ale tak naprawdę ten problem dotyczy tylko i wyłącznie Aszki, bo jak wiecie, IQ Hibana można bardzo łatwo zabić i z tym nigdy nie mamy problemów. Problemy mamy z Aszką, ale Ubisoft podchodzi do tego tematu w ten sposób, że nie będziemy naprawiać Aszki, tylko damy obrońcom elementy wyposażenia, które te szybkie wjazdy po prostu opóźnią. I tak to właśnie wygląda. Ja się z tym po części zgadzam, bo nie zauważyłem, żeby jakiekolwiek zmiany wchodziły, jeżeli chodzi o postać Aszki. Nie. Zmiany wchodzą tylko i wyłącznie do obrońców, którzy tą grę po prostu spowalniają. Jest to taka zasłona dymna dlatego, żeby ukryć błędy związane z postacią Aż, spowolnić grę, spowolnić atakujących. I to w ten sposób właśnie tutaj wygląda. Ale to nie jest problem wszystkich operatorów z prędkością 3. To jest tylko i wyłącznie problem operatora Aż. Więc tutaj jest to tak właśnie rozwiązane. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jeżeli chodzi o przyszłość Ażki, to patrząc na to, co wyjdzie w patchu 4.2, dostrzegam właśnie, że następuje osłabienie jej, ale nie zmiana modelu, nie zmiana hitboxów, nie zmiana hitrake'u czy budowy całej postaci, bo zostaje tylko zmieniona jedna rzecz. Jej świetny karabin R4C Remington zostaje po prostu osłabiony i obrażenia spadają z 41 na 39. Ubisoft tłumaczy, że bardzo trudno ją zabić w grze, czyli mają świadomość tego, że jest problem z Aszką, nie? Natomiast nie szukają problemu w postaci, tylko szukają problemu, że nie dość, że ją trudno zabić, to jeszcze jest maszyną do zabijania, bo ma świetny karabin. I idą po prostu na łatwiznę, obniżając po prostu obrażenia z 41 na 39. I tak naprawdę tutaj to nie pomoże, bo problemem aż jest jej postać, jest jej prędkość, jest jej tak zwany szkielet, który jest bardzo, bardzo slim i dlatego te hitboxy są bardzo, bardzo małe i bardzo trudno jest nam trafić w tego operatora. Dodając jeszcze ping, opóźnienia po stronie klienta, mamy właśnie takie, a nie inne numery. Dlatego powiedziałem wam na początku, że jest to problem bardzo złożony i bardzo trudno go będzie rozwiązać. W moim odczuciu będzie on nierozwiązany do końca istnienia tej gry i musimy się z tym pogodzić, albo jak mówią moi krytycy, trzeba po prostu nauczyć się w tą grę grać, a nie tylko ją krytykować. Także jeżeli chodzi o Aszkę, to jest na dzisiaj tyle. Chciałbym, abyście się wy w komentarzach podzielili tym, jak wy postrzegacie problem Aszki i czy on rzeczywiście wynika z tych elementów, o których ja wam powiedziałem, czy jeszcze dołożylibyście coś innego. Starałem się naprawdę wgłębić w temat i zobaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia innych profesjonalnych graczy, bo też takie wypowiedzi różne czytałem. Na koniec, w ramach podsumowania, ja osobiście zastanawiam się nad tym, jeśli żaden z operatorów nie odnosi obrażeń, które powinien otrzymywać, to jak możemy traktować tą grę poważnie? Zastanówcie się nad tym. W jaki sposób możemy poważnie traktować grę, gdzie żaden z operatorów nie odnosi obrażeń, które powinien otrzymać? Bo taka jest prawda. Problem z systemem wykrywania obrażeń w tej grze jest problemem również istniejącym od początku gry. Aszka jest wyjątkowa, ale jeśli żaden z operatorów, powtórzę jeszcze raz, nie odnosi obrażeń, które tak naprawdę powinien otrzymać, to jak możemy tą grę traktować poważnie? Każdy twój strzał zmienia się jak rzut kostką. Dlatego ja uważam, że ta gra nie jest skillowa. Ta gra jest po prostu oparta na szczęściu. I tak naprawdę my strzelamy, a serwery Ubisoftu kule noszą. I tak naprawdę w każdym elemencie jest tak samo. Jeżeli zrobisz coś dobrze, zabijesz, to jeżeli zrobisz to powtórnie jeszcze raz,
nie masz takiego samego efektu, więc to nie jest po prostu skill, tylko szczęście lub jego brak. Tak więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie, to był materiał dotyczący Aszki, pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Komentujcie oczywiście, jak najbardziej, dyskusja tutaj jest otwarta. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych materiałach z Rainbow Six Siege. Widzimy się na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege. Hej! Put a saturated life. We're rainbows underneath the sun.